Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala. To kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Wojowniku i tak naprawdę no nie miałem dla was co nagrywać, nie miałem w ogóle pomysłu, no bo wszystkie konta ostatnio obskoczyliśmy, jak się starałem tak w miarę codziennie wrzucać te filmy. No i po prostu no nie było już co dla was nagrywać, a cel powiedzmy jest szczytny, bo można w ten weekend zrobić osiągnięcie tylko takie, które można zrobić tylko raz do roku. Więc no warto by było was o tym poinformować, warto by było nagrać odcinek, nie wiem czy będę miał czas w weekend, dlatego też robię to dzisiaj. I zanim jeszcze do tego przejdziemy, to tak, zostawcie kciuka w górę, przypominam o challenge'u, brakuje już w tym momencie chyba 900, troszkę ponad 900 subskrypcji, żeby właśnie wykonać ten challenge, czyli dobić 10 tysięcy subskrypcji do końca roku. No mam nadzieję, że nam się to uda ładnie ostatnimi dniami, powiedzmy, szło. Dzisiaj jest 4 grudzień dopiero, więc jeszcze mamy praktycznie cały miesiąc, także no może faktycznie się to uda, polecajcie znajomych, zostawiajcie te subskrypcje, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście kciuk w górę pod filmem, bądź też w dół, wszystko jedno, pozycjonuje film w górę i też pomaga w zdobywaniu tych subskrypcji, także też to zostawcie. No i okej, chyba z takich ogłoszeń, nazwijmy to parafialnych, to tyle. Przejdziemy sobie teraz do właśnie tego osiągnięcia i potem może coś tutaj na tym wojowniku sobie spróbujemy podziałać, no ale jak widzicie, no raczej nie ma tutaj za bardzo co robić, ale okej, przechodzimy do klasera, o które osiągnięcie mi chodzi. Muszę najpierw sam je znaleźć dokładnie. Święty Mikołaj, zdejmij buty i miej je w ekwipunku 6 grudnia o godzinie minutę po północy po prostu. O co w tym chodzi? No jak wiemy, 6 grudnia jest w niedzielę. I jeżeli chcecie zrobić to osiągnięcie, to musicie wykonać coś takiego, nieważne czy zrobicie to minutę przed północą, czy zrobicie to jakoś tam wcześniej, później, wszystko jedno. Generalnie na przykład jeżeli idziecie spać o 22, to możecie o 22 zdjąć te buty, obudzić się rano 6 grudnia i o 22 w sobotę oczywiście, obudzić się rano 6 grudnia i osiągnięcie powinno wam wpaść i potem już buty możecie założyć. Na tym to osiągnięcie polega, no zresztą jak sama nazwa mówi, no zdejmij buty i miej je w ekwipunku 6 grudnia minutę po północy, czyli po prostu no musicie tak to zrobić, nie musicie być po prostu bez butów tam o właśnie tą minutę po północy, bądź też o północy, no nie wiem jak to tam dokładnie zalicza, z tym, że rok temu był taki błąd, że nikomu nie zaliczyło tego osiągnięcia, mimo że ludzie tam po prostu robili tak jakbyś to powinno, był jakiś błąd i nie mieli jak sprawdzić twórcy tego, że ktoś tam nie miał tych butów, albo ktoś miał i po prostu dali to osiągnięcie każdemu, kto logował się na swoje konto 6 grudnia, każdy dostał to osiągnięcie. W tym roku podobno ma być to naprawione, podobno ma to działać, więc raczej nie liczyłbym na jakiegoś tam farta, że znowu się uda, tylko po prostu raczej to po prostu trzeba zrobić samemu. Tak więc przypominam o tym, może jeszcze przypomnę w sobotę u siebie na Discordzie, także zapraszam, bo wiem, że niektórym może to wylecieć z głowy, no ja będę, mam nadzieję, pamiętał, bo chyba na 3 kontach tego nie mam zrobionego, na Berserku i na Paladynie mam bodajże, natomiast na druidzie, na wojowniku właśnie tutaj i na łowcy tego nie mam, bo nawet nie miałem jak tego zrobić, no bo te serwery po grudniu już wystartowały po prostu, więc będę musiał to zrobić, no i mam nadzieję, że będę pamiętał. Tak więc no taka krótka informacja powiedzmy dla was, żebyście o tym zapamiętali, żebyście sobie najwyżej tam, nie wiem, ustawili jakieś przypomnienie, budzik, cokolwiek. I okej, lecimy dalej. No wojownik, jak widzicie 395 level. Troszeczkę tutaj klikałem tych lochów, w ostatnim odcinku z wojownika mówiłem wam, że nie będę tego robił, bo tam teraz sobie na spokojnie ekspię, no ale jest taka powiedzmy cicha chęć wbicia jako pierwszy wojownik na serwerze 400 poziom po prostu. Jest taka mała chęć, no ale jak widzicie tutaj Pikachu prawie level do przodu, wynika to oczywiście z tego, że on ma strasznie lochy do przodu, no ale spójrzcie na jego statystyki, no tutaj prawie 2000 więcej siły, no i 2500 więcej HP, więc no to jest na tym poziomie bardzo dużo i te lochy mu zakładam, że padają totalnie za darmo, a my żeby jakieś tam lochy pokonać, no to musimy o wiele więcej grzyba zainwestować i też nie wiadomo czy to padnie, więc po prostu no jemu jest o wiele łatwiej, no tutaj przewaga tych gemów robi naprawdę dużą robotę, stąd zresztą te statystyki, nie? Bo jeżeli chodzi tam o podstawy i tak dalej, no to nie ma wcale tak dużej różnicy między nami, no ale tak jak mówię, no będzie fajnie by było ten 400 wbić, dlatego też delikatnie te lochy poklikałem, jak może się zauważyć, udało nam się tutaj czterorękiego Petera pokonać 2 grudnia, czyli 2 dni temu, zaraz wam pokażę tę walkę, bo specjalnie ją zapisałem, parę tornadek też tam padło, chyba ostatnio mieliśmy 777, no a teraz mamy 793, wiem, że jeszcze tego tornada bylibyśmy w stanie doklikać tak do około 820, natomiast nie będę dzisiaj tego robił, no bo to nam za wiele nie da.
Tutaj będę się chciał skupić na tym Esterosie i na tej rudej ślamazarnicy, ponieważ ona już się z nią męczy od jakiegoś czasu, no i ona wiem, że jest możliwa do pokonania, powiedzmy. Dzisiaj nam padł portal w gildii. O kurde. Wiecie, ile ja na nią grzybów wydałem przez ostatnie 3 dni? Chyba 1200 albo coś takiego. Przez ostatnie 3 dni dzień w dzień ją klikałem, bo chciałem, strasznie chciałem ją pokonać, nie? I to były takie close próby i cały czas mnie tak, wiecie, taką miałem chęć po prostu do pokonania przez to, że co chwilę jej zostawało tam małe ilości HP, ale nie mogłem. A tutaj chciałem powiedzieć właśnie, że magia odcinka, 3 grzyby i ona padła, no jestem w szoku. I chciałem też powiedzieć, że po prostu portal padł i nam pewnie tam też delikatnie pomoże, ale no nie wiedziałem, że aż tak. To powiem wam, że wow, to jestem faktycznie jestem w szoku. Nie wiedziałem, że ona tak padnie szybko. Dobra, no zapisujemy to, kurde, 3 grzyby, ja tak się z nią męczyłem od paru dni. No ale dobra, no to w takim razie mój plan na odcinek, żeby wydać na nią parę grzybów, nie pokonać jej parę, no parę set, nie pokonać jej i jakby skończyć odcinek się skończył. Więc co, no może popróbujemy coś innego, nie wiem w zasadzie co ja tu mogę próbować, co jest faktycznie do zrobienia po tej rudej ślamazarnicy, no na pewno parę tornad, ale to zaraz zobaczymy, nie mam miejsca w ekwipunku, więc tych tornad tam bardzo nie chcę klikać, klikam tu co godzinę, to też jest śmieszne, że klikam około 12 razy na dobę, powiedzmy mniej więcej to tornado, jak mi się przypomni i tak dalej, to właśnie klikam za darmówkę, a jak tylko zacznę używać grzybów i zużyję 5, 10, 15, to od razu ten potwór pada, a w te powiedzmy 15 prób na dzień nie chce paść, więc śmiesznie to wygląda, no ale dobra, no dobra, w takim bądź razie, jeżeli padła tak szybko ta ruda ślamazarnica, to możemy teraz popróbować kwacha Argusa tutaj sobie pokonać, to jest wojownik, z nim raczej nie powinno być wcale tak ciężko, bo tak jak mówię, no Kunegunda jakby tam podziałała, to faktycznie mogłoby być to do zrobienia. Poczekajcie, kto tutaj jest w ogóle po tym magu? Aha, tutaj jest królowa matka, no i ona to jest zwiadowca i tutaj no, chociaż jakaś tam próba była, połowa HP, no tam 120 milionów. No, powiem wam, że lepiej to wygląda niż myślałem, tak jeśli mam być szczery. Ale dobra, na razie nie będziemy się tutaj na tym skupiać. Na razie sobie spróbujemy tego kwacha Argusa, bo tak jak mówię, no to jest wojownik i z nim już jakiś czas temu myślałem, że mamy raczej podejście, więc może po prostu teraz wykorzystamy odcinek i go delikatnie sobie spróbujemy docisnąć. No dobrze by było, jakbym tutaj, jeżeli miałbym wbić level, w co wątpię, to dobrze by było, żebym przeklikał awkę i koło i tak dalej po prostu, ale chyba levela nie wbijemy, więc nie ma w ogóle co się zastanawiać nad takimi rzeczami, nie będę tu wydawał nie wiadomo ile grzybów, bo i tak to co chciałem, żeby mi padło, to mi padło i jestem wow, no jestem w szoku, nie? Miałem mówić, że może magia odcinka zadziała i ją pokonamy, no a tutaj zobaczcie, coś takiego. No ale dobra, lecimy z tym kwachem Argusem, czy on w ogóle jest do zrobienia? 420 level, 58 tysięcy siły, no HP o wiele więcej, prawie 200 tysięcy, no i zobaczymy jak to po prostu wyjdzie. No tak jak mówię, no tutaj Kunegunda głównie musi jakieś uniki porobić i tak naprawdę Kunegunda go musi praktycznie całego zbić, bo tak to niestety działa, no ale on jest już, męczymy się z nim już jakiś czas i tak jak mówię, no on już powinien w miarę być do zrobienia. Natomiast nie wiem, czy faktycznie się to uda, czy niestety nie będzie takiej możliwości. Powiedzmy do 600 grzybów na niego. No i w sumie nie mam pomysłu, kogo mogę jeszcze tam następnego. W Hemoridorze są pająki, to jest zwiadowca, ale nie wiem, czy z nim jakieś szanse mamy na ten moment. Możemy też popróbować tam ewentualnie. No ten zwiadowca w Esterosie, to wydaje mi się, że jego może nawet udałoby nam się kliknąć, zresztą widzieliście, że tam było parę prób i dość sporo bliskich, potem już jest wojownik, to na nim się na pewno zatrzymamy, ale ten zwiadowca zobaczymy. I co dalej tak naprawdę, no i tornado na pewno w strefie świata, nie wiem co, muszę podpytać Pikachu, bo on tych lochów ma na pewno dużo do przodu zrobionych, więc to będzie taki jakby odnośnik dla nas, co możemy faktycznie w miarę możliwości kliknąć, oczywiście pewnie za o wiele większą ilość grzybów, no bo to jest jednak, ta różnica statystyk jest ogromna między nami. No ale dobra, no zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, ostatni grzybek, możemy to zrobić w ten sposób. To Kunegunda zbiła naprawdę sporo jak na nią, no ale i tak za mało. No i dobra, lecimy dalej. Teraz te pająki, znowu pająki, zobaczmy czy to jakoś nam pójdzie. No tutaj zobaczcie, te próby są o wiele bliższe, no ale wiadomo, one nie mają tyle HP, bo to jest mimo wszystko zwiadowca, więc on ten przelicznik na HP ma mniejszy. Natomiast no może i by było faktycznie to do zrobienia, zobaczmy. Jeżeli nie, wydamy na niego tak ze 150 powiedzmy do 450, jeżeli by się nie udało, no tam jakaś bliska próba, jeżeli by się nie udało, to wydamy jeszcze ze 150 na ten Esteros.
faktycznie zobaczymy, popróbujemy, czy coś tam będzie do zrobienia. No a jeżeli nie, to zakończymy odcinek. No tak jak mówię, odcinek miał być krótki, miał być czysto informacyjny. Postaram się w przyszłym tygodniu może z Łowcy coś nagrać, bo już dawno nie było. Tam pisaliście mi o tym Łowcy, co niektórzy pod poprzednim odcinkiem, no ale niestety... nazwijmy to, no jeszcze chciałem się wstrzymać, nie? Chciałem się wstrzymać, może w przyszłym tygodniu sobie tam nagramy, no bo po prostu już jakiś czas temu były tam te lochy na tym Łowcy i tam nie wiem, czy jesteśmy faktycznie w stanie dużo pocisnąć, też tam mam mało miejsca dość, więc po prostu dlatego chcę się wstrzymać. No i okej, lecimy dalej, mamy jeszcze 30 prób, no niestety, może by tak mówię, no fartownie może by się udało pokonać, jeżeli nie, no to trudno i nie przejmujemy się, tylko lecimy dalej. No jako drugi na serwerze, że na tak mocnym serwerze Wojownik wbić się 400 poziom, to też jest fajny wyczyn, nie? I też jakby będę się cieszył, no ale mówię, no taka nutka rywalizacji, taka chęć powiedzmy dominacji, nie dominacji, tylko takiego pokazania, że jednak da się fajnie systematyczną grą wbić jako pierwsza osoba ten 400 poziom, nie trzeba wydać tutaj tysięcy grzybów na skipy kopalni chociażby, no ale chyba jednak będzie nam malutko brakowało, żeby tego dokonać. Jest jedna nadzieja, dlatego że Pikachu miał bana chyba 2 albo 3 dni, coś takiego, jakoś to było na początku serwera i on ma opóźniony kalendarz. W tym momencie już on jest z nami na równi, jeżeli chodzi o level z kalendarza, natomiast tutaj my ten level dostaniemy szybciej od niego, tam odrobinkę szybciej. I może być tak, że po prostu dzięki temu levelowi uda nam się jako pierwszej postaci, jako pierwszemu wojownikowi wbić ten 400 poziom, no ale to zobaczymy, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie, bo to jest taka nadzieja. No wiadomo, że to po banie to tak średnio, ale z tego co wiem, Pikachu miał chyba bana za napisanie czegoś na czacie, jakiegoś tam obraźliwego, więc no po prostu no tak wyszło, nie? Sam jest sobie, można powiedzieć, winien tego, że właśnie tego bana dostał, no bo wiadomo, że różnie to bywa, w Shake się nawet za pierdołę można dostać bana, więc lepiej po prostu na tym czacie nic takiego, powiedzmy, obraźliwego nie wysyłać. Co ja tu chciałem zrobić jeszcze? Aha, chciałem tego zwiadowcę spróbować, tylko czy jest w ogóle sens? Czy ona tutaj będzie miała, ta królowa matka, jakieś takie próby fajne, czy jednak niekoniecznie? No chyba tam to chciało nas tak zachęcić, ale w tym momencie no nie ma tu wcale nic wybitnego, nazwijmy to. Poczekajcie, a co my mamy w ogóle tutaj, jeżeli chodzi o... Tu mamy maga, no to z nim może być tak samo ciężko raczej, żeby go pokonać, bo on jednak bije dość dużo. No chyba tak, chyba nie ma co. Poczekajcie, co my byśmy tutaj jeszcze chcieli? No mam 100 grzybów, czy może tego udałoby się pokonać? To jest paszcza Taurona. To jest bodajże Palady, no ile się nie mylę. Dawno już w tej strefie światła nic nie robiłem, więc może tutaj faktycznie trzeba by szukać jakiegoś punktu zaczepienia, nazwijmy to. Tego nie pokonam na pewno. Ta paszcza Taurona, ten Surtr, może jego? Nie, chyba on jest jeszcze za silny dla nas, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest Berserk. No i raczej nie będzie do niego podjazdu. Jeszcze tutaj kogo mamy? Mamy Posejdona. No to Posejdon tak samo jest jeszcze za silny. No dobra, to może te 65 grzybów na tą paszczę Taurona. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o strefę światła, to ona jest najbardziej możliwa do pokonania. No i o ile nie, jeżeli nie, no to trudno, to lecimy po prostu dalej. No i farmimy expa i tak dalej. Dzisiaj jeszcze nie robiłem awki, ani nic. Mamy weekend expa, 3 dni, więc też na pewno nam pomoże. No i mówię, może okazać się tak, że level z kalendarza będzie dla nas zbawieniem i dzięki niemu wbijemy jako pierwszy 400, ale to będą tak minimalne różnice, że po prostu no zobaczymy, nie? Zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, jeszcze 6 prób, 5, 4, 3, 2, 1, no i 0. Okej, okay, nie udało się pokonać, trudno. To by było w zasadzie na tyle. Pokażę wam jeszcze na szybko te walki. Czteroręki Peter może zaraz, chcę tutaj zobaczyć z tym magiem, zobaczcie, tutaj Barbar jednego krytyka nie sprzedał, Maguś tak samo bez krytyka, o dziwo, Kunegunda tutaj dwa krytyki, no to Kunegunda powiedzmy, że podziałało, no i zobaczcie, 91 milionów mamy do zbicia. No i udało nam się to zbić, nie? A zobaczcie, że miałem o wiele mniej HP do zbijania często i często tego nie podołałem, powiedzmy. I jak tam sobie robiłem jakieś obliczenia, to walka musiała się ułożyć tak, że wszyscy walną krytyka po prostu, a ona walnie tam chyba jeden albo dwa, jakoś tak sobie to liczyłem. Czy tam on to jest, nie wiem. No raczej on.
Ale tak jak mówię, tak się musiała walka ułożyć, a ułożyła się zupełnie inaczej, a i tak wygraliśmy, więc no, to jest właśnie piękno tej gry. No i teraz mamy czterorękiego Petera, to jest bodajże wojownik, no i tutaj on bije nas dużo, naprawdę dużo, no ale magia bloków i faktycznie udało nam się go pokonać, jeszcze jakieś kryty z naszej strony, no zobaczcie, 52 miliony zwykły hit, no i tutaj jeszcze zablokował, my zablokowaliśmy, no sporo tych bloków porobiliśmy, ale tak to właśnie miało wyglądać, żeby tego nieszczęsnego Petera pokonać. To by było na tyle, ja wam dziękuję za odcinek, dziękuję wam za uwagę, taki króciutki 15 minut, to w sumie nie taki krótki wyszedł, ale okej. Dziękuję wam za oglądanie, za uwagę, pamiętajcie o challenge'u, żeby zostawić subskrypcję, w weekend fajnie by było, jakbyśmy z 300 wbili, także może się faktycznie uda, zostawiajcie lajka, pamiętajcie o tym osiągnięciu, bo to tak naprawdę o to najbardziej chodzi w tym odcinku i tyle. Ja wam dziękuję za uwagę, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Tak jak mówię, no jeżeli tak, to subskrypcja, like i teraz jeszcze i koniec, i raz jeszcze wam dziękuję, trzymajcie się i cześć.